Dzień dobry. Dzisiaj takie dwie myśli z dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi o tym, że wszystkie tajemnice będą odkryte. Zazwyczaj ludzie, kiedy czytają ten fragment, ja też tak miałem przez wiele lat, to myślą o tym, że właśnie to wszystko, co ukrywamy w środku siebie, nasze tajemnice. Szczególnie tutaj od razu włącza się nam strach, te wszystkie tajemnice takie dotyczące jakichś naszych y, słabości, grzechów, świństewek będą odkryte. Jakby Bóg był kimś takim, kto mówi, no dobra, masz tam swoje tajemniczki, ale w pewnym momencie, pewnego dnia wszystko to zostanie ujawnione, więc ludzie żyją w strachu. A może warto zobaczyć, że Ewangelia nie jest o nas, tylko jest o Bogu. Jest dobrą nowiną o Ojcu, o Bogu, który przychodzi do człowieka. I ta tajemnica w Biblii to nie jest kwestia naszych jakichś, y, właśnie y, tajnych archiwów o, na temat naszego życia, tylko to jest tajemnica o Bogu. I Pan Jezus zapowiada to, że wszystko o Panu Bogu będzie ujawnione, że przyjdzie taki moment, Prędzej czy później, kiedy zrozumiemy Boga, kiedy Bóg będzie przed nami objawiony. Oczywiście my przez całą wieczność będziemy go odkrywać, i on będzie nieustanną tajemnicą, czyli będzie kimś, kogo będziemy odkrywać cały czas na nowo, ale chodzi o to, żebyśmy zobaczyli w tej, w tej Ewangelii dobrą nowinę, żeby ona nas nie straszyła, że tu nie chodzi o to, że. Nasze świństewka będą ujawnione. One i tak wychodzą, jakby nie trzeba do tego Boga i, i Biblii, ale tu chodzi o Pana Boga, że On będzie przed nami ujawniony. I że nie po to dostajemy Ewangelię, żeby ją przykryć jakimś garkiem i się nią nie dzielić, ale żebyśmy właśnie roz, rozważając Ewangelię Boże, jakie słowo żebyśmy myśląc o Ewangelii, coraz bardziej ją odkrywali i się nią dzielili. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że nie przykrywa się pod korcem tego, co mamy e, przepraszam, że, że to, co mamy, e, i kiedy się tym nie dzielimy, to, będziemy to będzie nam to odebrane. To nic innego, jak to, żeby odkrywać w sobie w swoje talenty, e, to wszystko, co jest w nas dobre, żeby odkrywać w nas e, to, co w ogóle w nas jest, nasze człowieczeństwo, e, to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. I żeby tego nie, nie, nie chować, tylko się tym dzielić. Bo człowiek, kiedy się nie dzieli, to tak naprawdę traci. Zobaczcie, tak jest, że możemy się bardzo dużo nauczyć, możemy bardzo dużo przeczytać, możemy się dużo modlić, możemy poznawać ludzi, ale kiedy w pewnym momencie zaczniemy to robić tylko i wyłącznie dla siebie, to, to przestaje żyć. To się zaczyna w pewien sposób, nie wiem, jak to powiedzieć, uwsteczniać. To zaczyna być czymś, co tak naprawdę przestaje żyć. Więc. Ta Ewangelia do tych dwóch rzeczy niech nas dzisiaj namawia: do tego, żebyśmy się nie bali odkrywać tajemnicy Boga i że o Panu Bogu jest ta Ewangelia. A druga rzecz, żebyśmy dzielili się tym, co mamy. To jest y, zadanie takie, żeby y, rzeczywiście być człowiekiem, który jest kreatywny, twórczy, rozwija się, ale właśnie po to, żeby się dzielić z innymi. Tą, tymi talentami, tymi zdolnościami, tym wszystkim, kim, czym jestem, z innymi ludźmi. I wtedy rzeczywiście to się namnaża, to się, to się cały czas powiela, bo człowiek chce bardziej się dzielić, bo człowiek chce mocniej z innymi tworzyć dobro, które, które możemy tworzyć. A jak przestajemy to robić, to tak naprawdę się usteczniamy i zostaje nam zabrane nawet to, co wydaje się, że mieliśmy, i że to, co wydaje się, to, co wydaje się, że mamy. Zostaje tak naprawdę nam odebrane. To nie chodzi o to, że Bóg jest myśliwy i mówi, dobra, to teraz ci to wszystko zabieram. Nie, to po prostu przestaje się mnażać i po prostu umierać śmiercią naturalną. Nie bójcie się Pana Jezusa, nie bójcie się Boga. To czasami ludzie również w Jego imieniu potrafią y, tak nam sprzedać dobrą nowinę, że ona staje się straszydłem dla nas, ale te tajemnice, o których mówi Jezus, to przede wszystkim chodzi o Ojca. Tajemnicą w Biblii jest Bóg. Bóg jest tajemnicą do odkrywania. To świetnie widać w różnych naszych teologicznych sporach, kiedy my akcentujemy jeden, nie wiem, jak to powiedzieć, jeden akcent, akcentujemy jeden z akcentów Pana Boga, na przykład, kiedy się skupiamy tylko na sprawiedliwości, albo tylko na miłosierdziu, albo mówimy, że Bóg jest taki i taki, a tak naprawdę Bóg jest nieograniczony. Tak, nieograniczony, Bóg jest kimś, kogo musimy cały czas odkrywać. W związku z tym tak naprawdę nie możemy zaakcentować jednej rzeczy, Bóg jest tajemnicą, którą będziemy odkrywać cały czas. Kiedy to człowiek odkryje, że, że no właśnie może Pana Boga odkrywać nieustannie, cały czas na nowo, to wtedy rzeczywiście to jest fajna frajda. Znaczy wiara wtedy jest czymś fajnym, bo ona jest nieustanną przygodą. Bóg, który jest tajemnicą odkrywaną nieustannie, staje się Bogiem fascynującym. No to co? Dobrego dnia wam życzę, do widzenia, trzymajcie się.